wypadek autokarów Ścinawce Górnej. Kilkanaście osób rannych dolnośląskie, 11 osób rannych w wypadku autobusów Ścinawce Górnej. 11 osób odniosło obrażenia w wypadku autokarów Ścinawce Górnej w powiecie kłodzkim na Dolnym Śląsku. 3 osoby zostały zabrane do szpitala śmigłowcami LPR. Jak powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Wioletta Martuszewska, do wypadku autokaru doszło po godzinie 17. Z niewyjaśnionych przyczyn kierujący autobusem zjechał na pobocze drogi wojewódzkiej nr 386. Autokar przewrócił się na bok, powiedziała policjantka. Autokarem podróżowało ponad 30 dorosłych. Była to wycieczka z Olsztyna. Według wstępnych informacji policji obrażenia odniosło 11 osób, z czego 3 zostały zabrane śmigłowcami LPR do szpitali. Podczas transportu osoby te były przytomne, powiedziała Martuszewska. Rzeczniczka dodała, że działania służb na miejscu wypadku dobiegają końca.